piłkę do rozgrywającego Oskar Darmokała. W sobotę 14 maja na stadionie Klubu Sportowego Bielawianka odbył się mecz futbolu amerykańskiego, w którym zmierzyły się drużyny OFM Bielawa Snakes oraz Raptors Racibórz. Dla Węży był to pierwszy mecz w historii klubu, a dla niektórych zawodników pierwszy mecz w życiu. Niestety drużynie z Bielawy nie udało się wygrać spotkania i to drużyna gości schodziła z boiska jako zwycięska. Mecz zakończył się wynikiem 19-6 dla Raptors. No wiadomo, jest to sport, są wygrani, są przegrani, tym razem się nie udało. Drużyna, która do nas przyjechała, była troszeczkę lepiej przygotowana na ten moment od nas. Jest nam niezmiernie przykro, że tak wyszło. Mieliśmy kilka osób niedysponowanych, nie przyszli i nasz najlepszy receiver, Krzysiu Demczuk, no niestety na rozgrywce tak wybił palca, że musiał jechać do szpitala i nie zagrał w tym meczu. Taki pech. Podczas spotkania atmosfera była bardzo napięta i każdy z zawodników chciał za wszelką cenę wygrać mecz. Nie obyło się bez nieczystych zagrań i interwencji sędziów. Kibice, których słychać było przez cały czas, zdecydowanie nie mogli narzekać na nudę. Tak, duże emocje. Na trybunach były rodziny, znajomi, przyjaciele. Wszyscy chcieliśmy się pokazać z jak najlepszej strony. Troszeczkę byliśmy tym stremowani, wydaje mi się. I to też doprowadziło do tego, że wyszło jak wyszło. Mieliśmy spotkanie, omawialiśmy nasze błędy, poprawiliśmy kilka rzeczy. No mam nadzieję, że na pewno zostaną one wprowadzone już w meczu rewanżowym. Jak mówią zawodnicy, przegrana dała im motywację do jeszcze cięższych treningów, a już wkrótce przed nimi mecz rewanżowy, który odbędzie się w Raciborzu. 28 jedziemy do Raciborza na rewanż. Wszyscy mamy nastawienie bojowe. Mam nadzieję się odegrać, przynieść naszym kibicom trochę radości, naszą wygraną. Trzymamy kciuki za drużynę z Bielawy i liczymy na to, że tym razem to oni z boiska zejdą jako zwycięzcy, czego oczywiście życzymy. Bardzo dobry.